mamy już kolejny dzień, dopiero się teraz włączam, bo po prostu cały boski dzień praktycznie nic się nie działo. Jest 13:30, a dopiero wyjeżdżam z rozładunku, na który wczoraj przyjechałem 19 czy tam 18. W sensie dzisiaj rano miałem awizację, no ale strasznie długo to wszystko trwało. Teraz jadę na załadunek. Załadunek dopiero też mam na 17, więc mam nadzieję, że jak załaduję, to coś jeszcze będę mógł jechać. Boję się, że ten dzień będzie trzeba pisać na straty. No niestety tak się dzieje, a zwłaszcza przed świętami, gdzie niby tej pracy jest bardzo dużo, ale znowu jest też, są też ogromne kolejki na magazynach do rozładunku. Że no zobaczymy. Jeżeli teraz drugi odcinek, czy kolejny odcinek go publikuję, no to raczej będzie to z 2 dni, no bo dzisiaj to raczej, chociaż może. Zobaczymy, co to się będzie jeszcze dzisiaj działo. Jak coś ciekawego, no to się będę łączył. No i tak jak można się było tego spodziewać, cały misterny plan w pizdu. 3 palety niegotowe, załadunek około 21. I teraz nie wiem, oczywiście rozkmina transportowa, każdy kto jedzie to wie, czy ładunku na jutro jeszcze nie mam, czy wypauzować się, załadować się po pauzie, cisnąć całą noc, czy tam no cisnąć powiedzmy całą noc, rano się zrzucić i mieć czas, być z czasu wyczerpanym. Te całe godziny nocne śmieszne mnie nie interesują, no bo jestem właścicielem, więc to mnie nie dotyczy, aczkolwiek będę z czasu wyrąbany tak czy siak. Jak nawet jak coś załaduję, no to znowu będę miał tryb nocny. Jeżeli uda się załadować, to będę miał tryb nocny i dzień stracony. Czy załadować się, jeżeli faktycznie załaduję o tej 21, jakby było wcześniej to super. O 9 ruszyłem, Tacho, to bym miał 3 godziny, jeszcze 3 godziny ujechać, wypauzować się. Wypauzować się 3 godziny, 22, 23, północ, 9 godzin. O 9 bym ruszył, 10, koło południa może bym był. No i to nie jest głupia opcja, żeby tak załadowania o tej 9 to tak zrobię, że jadę 3 godziny, stanę, jutro o 9 dojadę resztę. Tak gdzieś 6 godzin potrzebuję, jadę tam w okolice Radomia. 6-7 godzin z pauzą 45, więc no coś koło tego powinno mi wystarczyć, chyba że jakieś tam będą korki, chociaż tutaj Poznań bym przeleciał, no może kurde, jakaś tam szansa jest, żeby się to udało, więc no to chyba było, jeżeli tak załadują o tej 20-21, to jest najlepsza opcja, żeby chyba te 3 godziny ujechać i jutro jeszcze mieć czas. No oczywiście telefon, przepraszam. To co sobie wcześniej zaplanowałem oczywiście nie wypaliło, bo jak się okazało towar miałem gotowy dopiero około 22. No to już było stanowczo za późno, to już było bez sensu tam te 2 godziny wyjeżdżać, bo to już bym za późno był na rozładunku, a tym samym już nie byłoby żadnych szans, żeby cokolwiek załadować, więc no, stwierdziłem, że załaduję po pauzie, ruszę gdzieś około 3:30, no i też tak zrobiłem. Mam nadzieję planowo być gdzieś tam około południa na rozładunku. Jak szybko pójdzie, no to jeszcze jest szansa, że jeszcze coś dzisiaj załaduje. Na ten moment mamy godzinę 6:30. Ja mam wyjechane niecałe 3 godziny. Jeszcze dobrą godzinę pojadę i będę stawał na pauzę 45, jakieś tam śniadanie. Już będzie jasno. No mam już za sobą, mimo że 6:30, jadę dopiero niecałe 3 godziny, mam już za sobą przygody nocne. Gdzieś ujechałem jakąś godzinę może od załadunku, no i wysiedlił mi się defekt ABS przyczepy, taki dokładnie komunikat mi się wyświetlił. No i no wiadomo, kiedyś jeździłem w firmie, gdzie przepinałem naczepy i bardzo często się ten defekt palił, to były nowe naczepy, ale przez to, że były przepinki, tam jakieś nie wiem, no różnego rodzaju problemy przez tę ilość tych przepinek, no to się często ten ABS przyczepy palił, no i właściwie no to się przestało zwracać uwagę, no ale ze swoją naczepą jak jeżdżę już dłuższy czas, no to takich komunikatów nie miałem, więc postanowiłem się zatrzymać na przystanku i pójść sprawdzić, no bo już w myślach miałem, że albo poduszka strzeliła, albo coś się tam dzieje, nie wiem, koło któreś przyhamowuje, albo się grzeje. No ale sprawdziłem, wszystko było w porządku, okazało się, że nie wypoziomowałem naczepy po załadunku. No ale tak to jest, jak się tam ładuje o takich niedobrych porach, nieludzkich wręcz, 3 w nocy i tak dalej, no to faktycznie można wyjechać spod rampy nie poziomując. No i zaraz powietrze na szczęście nabiło się do poduszek na czepie, odpiąłem i przypiąłem z powrotem kabel od ABS-u, no i na szczęście komunikat zniknął. No to zadowolony, pojechałem dalej. No i teraz już przed chwilką dosłownie miałem taką sytuację, że jadąc tutaj na 9.2 przed Wrześnią, słyszałem huk, taki dosyć mocny, ale znowu taki gdzieś tam w oddali. No to jakby od razu pierwsze co, no to mówię, na pewno nie na ciągniku, tylko na naczepie. No i sobie pomyślałem, że ta godzinna jazda z niepoziomowaną naczepą, no teraz przyniesie skutek w postaci albo opony, albo poduszki. Na szczęście ja mam bardzo lekko, mam tam niecałe 5 ton, więc jakoś tam się szczególnie tym nie przejmowałem, że z tą naczepą niewypoziomowaną jechałem. No ale kurczę, stanąłem na poboczu i z mocno bijącym sercem zacząłem obchodzić samochód. 2 razy przodem, aż mi się nie chciało wierzyć. Okazało się, że wszystko ok, wszystkie poduszki w porządku, opony w porządku. Pytałem się nawet na radiu, czy ktoś też słyszał ten wybuch, czy ktoś, może komuś innemu wybuchła poduszka. No ale potem pomyślałem, że jak ktoś mnie widział na poboczu, na awaryjkach, to powiedział tak, no stoi tutaj chłopak, ma awarię. No ale nikt się z masmarą nie odezwał. Myślę, że ten ktoś, kto tą awarię ma w rzeczywistości, no to też ostatnia rzecz, jaką by chciał zrobić, no to tłumaczyć na radio, że miał wyszczał, bo na pewno w samochodzie nie jest, tylko już tam walczy na zewnątrz. Także kurczę, no trochę jestem wystraszony, humoru brak, odezwę się jak się zrobi jasno i będę wtedy widział w lusterkach, co się dzieje z naczepą, to w sumie wtedy nie lubię jeździć nocą, bo z tego właśnie powodu, że patrzę w lusterka, no i nie widzę, no teraz o, jest jasno, to widzę, czy jest wszystko ok. No niby jest wszystko ok, nic tam się nie sypie, nic się nie kopci, czyli wszystko jest w porządku, no ale no to takie są właśnie rozterki kierowcy właściciela. No to do później, mam nadzieję. No i mamy szybki przeskok w czasie, już rozładowany. Bardzo ładnie poszedł rozładunek, się sprawa wyrównała. Załadunek w porównaniu z rozładunkiem się elegancko, że tak powiem, skompensowały i teraz już lecę na załadunek. Co prawda czasu mam bardzo mało, bo już mam wyjechane w pierwszej szychcie 4.25, w drugiej 3.01. No więc niewiele czasu mi zostało, mam 40 niecałe do załadunku, więc jak załaduję, no to już stoję gdzieś tam albo pod zakładem, albo gdzieś kawałeczek ujadę w pierwszym możliwym miejscu, gdy się pytam na zakładzie po załadunku, bo czasu pracy jeszcze mam, tylko czasu jazdy już nie mam. Więc jak załaduję, od razu staję, no i jutro będę jechał dalej. Także tak, no to dobra, jak ten to się odezwę jeszcze z aktualizacją po załadunku. Plan był dobry, a wyszło jak zwykle. Załadunek super, bardzo szybko. Dojazd do załadunku też niecała godzinka, załadowałem bez jakiegoś specjalnego błądzenia, jeżdżenia po zakładzie i marnowania cennych minutek. Zostało mi godzina 35 do dojechania na dzisiaj. No i miałem jeden parking, ale stwierdziłem, że wykorzystam czas pracy, czas jazdy do końca. Pojadę do oporu, bo ja tak z reguły mam, że się cały chory jestem, jak mam czas niewykorzystany i robota niezrobiona. No i mówię, wskocz na autostradę, 10 km od wjazdu będzie parking, tam stanę. Na pewno o tej godzinie będzie, w kierunku Świecka w środę powinno być dobrze. No i mam korek do ronda, 3 km, znaczy teraz mi został już kilometr, ale czas pracy już mam przewalony. Jeszcze muszę te 10 km do parkingu zrobić. No i będzie trzeba zrobić wydruk, opisać. No. Tak to właśnie bywa, taka to dziadowska rzeczywistość. Te dzisiejsze poranne przygody na szczęście nie z oponami, tylko z myślami o tym, że mogła opona strzelić, to przypomniały mi moje historie właśnie z DAF-em, z moim pierwszym w życiu wystrzałem, bo tak się składa, że właściwie tak jak w DAF-ie miałem w cudzysłowie świetne opony i praktycznie oprócz opon przodowych to na bliźniaków 3 mi strzeliły. Te, które były po zakupie tego samochodu, 3 mi strzeliły, 4 zeszło powietrze. więc tak, więc tam wszystkie opony na tym po prostu były przerabiane. To od czasu tego DAF-a to tak, to miałem jeden wystrzał w ETH-u i potem długo nic. I teraz dosłownie 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu, no nie wystrzał, tylko zeszła mi opona z felgi z naczepy na S3, tak by po prostu, nie wiem, co na coś najechałem, zeszło powietrze i po prostu nawet to było tak, że zjechałem na tankowanie, wyjechałem ze stacji, słyszę jakieś łomotanie na rozbiegówce na SC, no i już wiedziałem, co się dzieje, bo wyszedłem z kabiny, to już czułem zapach spalonej gumy, no i się okazało, że opona praktycznie normalnie wyglądała nienaruszoną, po prostu już zeszło powietrze i furkotała na feldze, no wiadomo, tam stopka była zniszczona, ta opona była zmielona, także poszła na śmietnik, ale też sobie w brodę plułem strasznie, bo praktycznie zawsze obchodzę samochód, jak przy tankowaniu, czy jak jadę w nocy, staję, zawsze obchodzę samochód, a tutaj było tak, że po prostu ujechałem 1,5 godziny od pauzy i zjechałem na tankowanie, no i uznałem, że nie ma takiej potrzeby, żeby ten samochód obchodzić, bo zbyt mało czasu minęło, zwłaszcza, że przed startem wiadomo samochód obchodziłem i powietrze było na 100% w tych kołach. Więc no kurde, w ciągu 1,5 godziny, nie mam pojęcia, jak to się stało, bez wystrzału, bez niczego, zeszło powietrze z opony, no opona do wyrzucenia, jakieś 2 godziny stracone na poboczu, musiałem zadzwonić po serwis, bo nie szło odkręcić totalnie no, tych takich śrub zabezpieczających od koła zapasowego od windy. Przyjechał serwis wielki, jak się okazało, z jedną tarczą do gumówki i bez możliwości zdjęcia starej opony z felgi, nawet nie potrafili zdjąć na łomy. No i opona potem razem z felgą po prostu wylądowała na pasach z powrotem pod naczepą, ale to tam taka historia zbyt bieżąca. No nie wiem, 3 tygodnie temu to się stało. W każdym razie w DAF-ie byłem tak, że jeden z pierwszych kursów na Pomorze, takich dalszych, i oczywiście załadowany miałem 9 ton, na maksa byłem załadowany i oczywiście zestresowany. I gdzieś na tej drodze tam na Człuchów, bo wiadomo, kurczę, gdzie to było? Człuchów, Wałcz, gdzieś tam na Koszalin jechałem wtedy i wiem, że bałem się panicznej piły, wiadomo jakich względów, gdzieś tam omijałem, co nie pamiętam dokładnie, już droga była marna, były kolejny i w lesie, no i nagle huk, posypały się tam jakieś kurcze elementy, nie wiem co to było, plastiki, chlapacz, chociaż tam były metalowe zderzaki, więc nie wiem, coś tam się, te błotniki, coś tam się posypało. No i no wystrzał, opona strzeliła, teraz nie pamiętam, czy zewnętrzna, czy wewnętrzna, chyba wewnętrzna. No i wtedy bez się serwisu też nie obyło, bo chyba nawet nie miałem zapasu wtedy, więc bez serwisu się nie obyło, no, ale pamiętam, że ten serwis bardzo, bardzo fajnie, dobrze wspominam. Dobrze wspominam, chłopacy pomogli, potem właśnie docięli mi ten metalowy błotnik, bo on się tak powyginał, że no nie szło jechać, tak się powyginał, że po prostu no bez możliwości ucięcia tych resztek tego błotnika metalowego, no to by nie było opcji, żeby jechać dalej. No, ale się udało. I teraz tak, z jedną oponą, która wyglądała inaczej jak reszta, i to taka była bardzo marna, bo to była taka opona kupiona od nich na dojazd. Żeby po prostu załadować, rozładować, to pojechałem dalej w trasę. I co ciekawe, też tego samego dnia na powrocie, wymęczony, zestresowany po prostu tragicznie, wracałem do domu i w Wałczu zatrzymała mnie inspekcja. To prawdopodobnie była moja druga w życiu kontrola tym DAF-em, ale no tyle sobie to kosztowało masa, zwłaszcza, że nie, to musiało być chyba zewnętrzne koło to było, bo ja oczywiście tam sobie jak kupiłem, no to sobie malowałem ładnie felgi na srebrno. Pamiętam, że wtedy od lewej strony właśnie było tak, że felga była taka strasznie porzewiała, czarna. I do tego opona inna niż cała ta reszta, niż pozostałe. No jakby tego było mało, jeszcze powyginane na wszystkie strony po prostu resztki pocięte tego metalowego błotnika. Także no wyglądało to co najmniej fatalnie, ale o dziwo inspektor nawet... Oczywiście skończyła mi się pamięć na telefonie, tak żeby tylko dokończyć, no to powiem, że inspektor nie zauważył uszkodzonego błotnika, tego koła, całego tego bajzlu wyszło na czysto. Ja już stoję na pauzie, walczę z pamięcią w telefonie, karta pamięci mi nie działa. Może uda mi się coś wrzucić, może spróbuję, zobaczę. Może jutro się odezwę. Zobaczymy. Pozdro.